normalnie sceny jak? Jak z Hollywoodu. Siemanko, tak na chwilę tylko z tej fasady elewacji i widzicie, że jest wszystko ładnie, pięknie zatynkowane. Tylko dzisiaj jesteśmy troszeczkę tutaj z innego problemu. Zobaczcie, budowa, mamy ją usiatkowaną oczywiście. Zobaczcie, jak oni parkują. Oni parkują metr, pół metra nawet. No i wiadomo, że jakimś cudem stąd tynkując może coś spaść. No i właśnie spadło. Widzicie, taki ten tynk. Tego oczywiście żeśmy nie widzieli. Teraz to już jest suche. No i wiadomo, że wina pewnie będzie nasza. No i pewnie będą chcieli za to nowe auta. A tak poważnie rzecz biorąc, podejrzewam, że jakaś myjka to załatwi. Chociaż nie wiem, wiecie, tak żeby tego lakieru nie uszkodzić. No będziemy się zastanawiać. To tylko tyle tak ogólnie w ramach informacji. Ja na przykład bym tutaj nie parkował, nie? Tak ogólnie. A póki co lecimy na inną budowę. Czy macie takie dni, że jak ktoś się pierdzieli, to się pierdzieli na maksa? Jestem na złym piętrze, to wszystko wygląda tak samo. Dobra, schodzimy następne niżej. Dwóch ludzi miało malować nam elewację dzisiaj. Nie dotrą na budowę, ponieważ auto się zepsuło. No i dupa, no i stoimy. Dzisiaj pogoda względna. No i szkoda, nie? Też macie takie końcówki roku, że wszystko na pełnej i nie wiadomo za co się wziąć. No, niestety tak nieraz bywa. Dobra, ja teraz idę po jeszcze jakieś pierdoły z auta wziąć. I no i co, no i ogień na tłoki, nie? Tradycyjnie. Tu nie można inaczej. Tu nie można spokojnie przyjść, popracować, tylko zawsze jest ogień na tłoki. Jest jeden plus takiej rzeczy. No czas. Pam, miałem fire end. Dzisiaj atakujemy to wejście. No i te dwie ściany przyboczne, nie? No dobra, ja się szybko pakuję i lecimy lakierować, nie? No dobra, no to atakujemy. Celem jest, jak już mówiłem, ten niebieski obiekcik przed nami i te dwie ściany tutaj z alu, metalu, czegokolwiek. No, już się tu dzieje. Tam boss działa. Nie? U góry się ładnie dzieje. A ja będę działał tutaj. Czym będę malował? Zobaczcie, proszę bardzo. Dwa składniki. Jedno w drugie, utwardzacz i ogień na tłoki. Dzisiaj trochę inna sceneria, Fantasyland. A dlaczego? Szkolenie. Fajne miejsce, powiem wam. Szkolenie na temat podłogi. No, może czegoś innego się dowiemy. A później będziemy tam chyba jeździć, ale jest zimno. Nie mam kamery, tylko wam chcę pokazać, jak wygląda Fantasyland w Niemczech w okresie świątecznym. Normalnie sceny jak z Hollywoodu. Także jeżeli kiedykolwiek będziecie Fantasyland zimą, w
po prostu trzeba tu przyjechać i to kamera nie oddaje połowy rzeczy, powiem wam szczerze, jak to wszystko wygląda. A wygląda to naprawdę no, przekosmicznie. Czekajcie, że tu szybko polecę. Bajkowo jest. No także kiedyś będziecie Fantasyland dla dzieciaków o tej porze roku. No nie tylko dla dzieciaków, ogólnie dla wszystkich ludzi. Niezapomniane przeżycie. Tak, lekko wtrąciłem, a teraz wracamy dalej do filmiku. Słuchajcie, co mi zostało się, a to nie widać teraz. No i dobra, zmiana koloru, to jest tylko lakier gruntujący oczywiście, dwuskładnikowy, jak już mówiłem. Wyschnie, wyszlifujemy lekko i zrobimy na gotowo. Jak ogólnie wrażenie? No robotę robi, nie? Bez dwóch zdań. Tak teraz wygląda. A nam się, jeżeli chodzi o ścianę, została tylko ta. Na gotowca. Teraz idę przygotować tamten niebieską budę i tak nam te dzionki lecą, jeden po drugim. Także dzięki, że oglądaliście, zostawcie jakiś komentarz po sobie, będzie miło oczywiście, łapka w dół, w górę, jak to wam się oczywiście podoba. Miłego dnia, hej, ciupa, pozdrawiam.